Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, czego możemy się spodziewać od nadchodzących aktualizacji do Fortnite. Do Fortnite raz na tydzień dochodzi jakaś nowość. Czy to w większej aktualizacji, czy w aktualizacji zawartości. Ostatnio doczekaliśmy się kulojazdu i zakopanych skarbów. W pika gry jednak siedzi jeszcze kilka innych przymiotów przeznaczonych do trybu Battle Royale, które dalej nie doczekały się żadnej zapowiedzi. Tej poniedziałkowej nocy w wiadomościach w grze powinna pojawić się nowa informacja o już wkrótce nadchodzącej nowości w orężu. Aktualnie są cztery możliwości. Pierwszą z nich jest Uzi, który w plika gry siedzi już od paru dobrych miesięcy. Według wydobytych danych, w plika gry wszystko już jest gotowe, czyli model 3D, ikona, dźwięki oraz statystyki tej broni. Dzięki bazie danych Stormshield Ward wiemy, że ta broń występowałaby w klasie szarej, niebieskiej i zielonej i odpowiednio do klasy, strzelając ciut wolniej od MP5, zadawałaby 20 punktów obrażeń, czyli tyle samo co fioletowe P90, ale o ciut szybciej. W swoim magazynku jednak Uzi mieściłoby tylko 25 strzałów. Z taką szybkostrzelnością Uzi wypalałoby te strzały w mgnieniu oka. Ta broń ma bardzo podobne statystyki do taktycznego pistoletu maszynowego i ma prawie identyczne czasy przeładowania. Jednak do dziś, po pierwszej wzmiance w grudniu, ta broń nie weszła na pole walki i nie wiemy, czy kiedykolwiek wejdzie. Wspomniałem, że znamy już dźwięki tej broni. Posłuchajcie sami, jakby brzmiała ta broń z bliska. Poza tym to po ostatniej aktualizacji, która wprowadziła kulojazd, pliki gry zostały wzbogacone o garść informacji na temat nowego pirackiego pistoletu, nazwanego Flint Knock. Byłaby to nowa broń z jednym strzałem w magazynku. Flint Knock występowałby w klasie szarej i zielonej. Korzystając z ciężkiej amunicji, co strzał z 3 sekundami przeładowania, w ciało zadawałby aż 86 lub 90 punktów obrażeń odpowiednio do klasy. To będzie bardzo potężna broń. Będziemy płacić ryzykiem w postaci jednego strzału, ale nagrodą za trafienie będzie prawie 100 punktów obrażeń. Co ciekawe, z nudnych linijek kodów plika gry wiemy, że ten pistolet co każdy strzał, przez to jak jest mocny, odpychałby trochę gracza do tyłu. Tak jak to jest na przykład z armatami. Stąd się wzięła nazwa tego pistoletu. Flint Knock. W przypadku tej broni znajdą też jej dźwięki. Posłuchajcie sami jej mocnych strzałów. Trzecią możliwością jest ciężki karabin piechoty. Jest to nowość, o której wiemy od aktualizacji 8.0, czyli od startu nowego sezonu. Ten epicki, legendarny wariant karabinu piechoty, odpowiednio do tych klas, zadawałby 47 lub 50 punktów obrażeń. Z taką samą ilością naboi w magazynku, czyli 8. Ale o prawie pół sekundy szybszym przeładowaniem. Z tego co możemy wyczytać z baz danych Stormshield One, to ten karabin miałby bardzo podobny, jeśli nie taki sam, rozrzut jego młodszy brat, czyli zwykły karabin piechoty. A to chyba główny powód, dlaczego tak dużo osób nie lubi karabinu piechoty. Mimo tego dźwięki tej broni jasno daje znać, że w swoich strzałach rzeczywiście pakuje te 50 punktów obrażeń. Posłuchajcie sami. Ostatnią możliwością, o której cokolwiek wiemy, jest łuk. O łuku wiemy tylko dzięki grafice tego sezonu. Widać na niej, jak jedna z postaci karentu bojowego trzyma łuk, którego nie ma jeszcze nawet w plikach gry, a przynajmniej tych niezaszyfrowanych. I jeśli rzeczywiście nie ma jeszcze żadnych zmianek, to pierwsze pliki związane z tą bronią powinny pojawić się za tydzień w większej aktualizacji. W ten wtorek lub środę powinna wyjść za to aktualizacja zawartości, a w niej jakaś nowość, którą poznamy już niedługo. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.